W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, w jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Kochani siostry, bracia, w Dzień Pański gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusa, aby celebrować największą tajemnicę naszej wiary. Ludzie słowa przypomni nam dzisiaj, że Stwórca powołał do istnienia człowieka jako mężczyznę i kobietę. Ich wzajemna miłość, wyrażona w małżeństwie, została uświęcona przez samego Boga, o czym usłyszymy w dzisiejszym czytaniach. Nierozerwalny związek małżeński jest obrazem miłości Zbawiciela i Kościoła. Módlmy się dzisiejszej niedzieli w sposób szczególny za małżonków, aby Pan Bóg umacniał ich w miłości i wierności oraz wspomagał w zwyciężaniu codziennych trudności i kryzysu. A rozpoczynając mszę świętą, uznajmy, że na drodze naszego życia potrzebujemy Bożej mocy, Bożej łaski, a nade wszystko Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i nam odpuści grzechy i doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym ma chwale Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia. I udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci, pokój nad Izraelem. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków. Bracia, widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszy chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, aż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy.
Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Jeżeli miłujemy się Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Powiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył jako mężczyznę i kobietę. Tego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani siostry, bracia, drodzy uczestnicy dzisiejszej Eucharystii. Można powiedzieć, że dzisiejsza niedzielna liturgia chce nas zaprosić, byśmy powrócili do źródeł, do początków, do Bożych podstaw, na których wszystko się opiera. Bowiem już pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju wzywa nas do rozważania pierwotnego zamysłu Boga względem człowieka. Również list do Hebrajczyków wskazuje na Boga, który jest początkiem zarówno wszelkiego istnienia, jak i całego dzieła zbawienia. Z całą mocą zaprasza nas do tego także Jezus, który, jak słyszeliśmy, zapytany o konkretny przypadek prawa mojżeszowego obowiązującego wśród Izraelitów, mówi, zaczynając od słów, lecz na początku stworzenia Bóg uczynił tak. Czyli Chrystus wyjaśnia tak naprawdę, że myśl Boża, zamysł Boży jest taki, a taki. A taka jest wola Boża. Pokazuje nam ideał życia, ideał myślenia, jaki często człowiek chce osiągnąć, gdy jest młody, gdy jest dzieckiem. Dlatego też Jezus stawia dzisiaj przed nami jako wzór dzieci. I mówi,
Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Niestety, my często jesteśmy zbyt dorośli. Dorośli mówią, człowieku, nie bądź naiwny, dbaj o swoje. Umiesz liczyć, to licz na siebie. Mnie nikt nie pomagał, czemu ja mam innym pomagać? Dorośli także również potrafią się usprawiedliwiać. Może nie jestem idealny, ale inni też tak robią, jakoś żyją. Też tak postępują, bo taki jest świat, takie są czasy. A przecież i świat, i czasy tworzą ludzie. Ludzie, którzy mają rozum i wolę. Jako ci, którzy uważają się za poważnych dorosłych, wiemy najlepiej, jaki jest świat. I często nawet Panu Bogu jesteśmy gotowi tłumaczyć się, że się myli. Myli się, oczekując od nas tak nieżyciowych postaw, jak wzajemna miłość, uczciwość, wierność, solidarność czy poświęcenie dla drugiej osoby. Czy jednak, kochani, w ten sposób jesteśmy uczestnikami i budowniczymi Królestwa Bożego na ziemi we wspólnocie z wiernymi? Nie. Raczej jesteśmy w takiej sytuacji podobni do faryzeuszów z dzisiejszej Ewangelii. I nawet religią często potrafimy naciągać do własnych interesów i potrzeb. To kiedy dopada już nas ta dorosła chęć życia po swojemu, ta walka o swoje za wszelką cenę, to stawianie się ponad innymi, czy szukanie światowych rozwiązań, kiedy doświadczymy już kryzysowej sytuacji, to spróbujmy po chrześcijańsku wracać do podstaw, do fundamentów, do źródeł, do Boga, do wiary w Boga, Stworzyciela i naszego Odkupiciela, który nigdy nie pragnął i nie pragnie zguby człowieka, ale jego szczęścia i radości, i miłości. Wracajmy do pouczeń Ewangelii, które słyszeliśmy przez tyle lat podczas kateches, czy uczestnictwa we mszach świętych, czy różnych nabożeństwach. Wracajmy, kochani, do tego dziecięcego zaufania Bogu i prostoty w relacjach z braćmi i siostrami. To jest ta właśnie prawdziwa postawa prawdziwego ucznia i sługi Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Czy to jest łatwe? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie. Dlatego potrzebujemy Bożej mocy. Potrzebujemy wszyscy Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, którego możemy doświadczyć, mogą doświadczyć tylko ci, którzy rozumieją potrzebę tych darów i dbają o swój rozwój duchowy i więź z Panem Bogiem. Stańmy, kochani, przed Panem Bogiem zawsze w prawdzie, tacy, jacy jesteśmy, bo Pan doskonale zna nasze wnętrze, zna nasze możliwości, zna nasze potrzeby. Nie chciejmy Boga naginać do naszych, w cudzysłowie mówiąc, dorosłych oczekiwań czy zabaw, ale prośmy Go o mądrość serca, o roztropność postępowaniu, o to, żebyśmy choć trochę stali się jako dzieci, które Królestwo Boże potrafią postawić na pierwszym miejscu. Na zakończenie poświęćmy jeszcze chwilę tematowi małżeństwa, który to temat staje się tłem i wątkiem przewodnim w zasadzie dzisiejszych czytań. Może z nas niektórzy poczuli się uspokojeni, że ich małżeństwo, rodzina wpisują się w przyjęty powszechnie model. Także ten model kościelny. Czy to jednak wystarczy, by wpisać się formalnie w model? Faryzeusze, którzy podjęli dyskusję z Panem Jezusem, stwierdzili właśnie podobnie, że taki jest model Mojżesza. Mojżesz pozwolił oddalić żonę. To był oczywiście model mojżeszowy, nie egipski, nie świecki, ale ściśle religijny. Wiemy z Ewangelii Świętej, jak Pan Jezus na to zareagował.
Kochani, wszelki formalizm, wszelkie modele istnieją ze względu na zatwardziałość ludzkich serc, które coraz bardziej stają się właśnie twarde. Popatrzmy, ile jest praw na świecie, nakazów, a ludzie nie chcą stosować się do prostych zasad, Bożych przykazań. I bardziej niż to, o to, czy czyjeś małżeństwo wpisuje się w model, należy bardziej właśnie stawiać pytanie, czy naprawdę to małżeństwo jest miejscem miłości, czy jest kawałkiem nieba, czy jest kawałkiem Królestwa Bożego na ziemi, czy jest miejscem, gdzie realizuje się Ewangelia, bo tylko, kochani, takie małżeństwo może być takim, jakie było w pierwszym zamyśle Pana Boga. Tylko tak może być miejscem dobra, którego pragnie Bóg dla każdego człowieka. Wielką rolę i znaczenie w oczach Bożych ma małżeństwo, rodzina, skoro Bóg podniósł je do rangi sakramentu świętego. Aby małżonkowie ubogaceni łaską z nieba i błogosławieństwem Pana mogli być dla siebie szczęściem, miłością i tworzyli wspólnotę domową, której jest obecny nieustannie Chrystus. I oto dzisiaj również podczas tej Eucharystii niedzielnej prośmy Pana, powierzając Jego opiece wszystkie chrześcijańskie małżeństwa i rodziny naszej Polonii. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, od Ojca i Syna pochodzi, by z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, naszego Ojca, który z miłością troszczy się o swoje dzieci, zanieśmy nasze pokorne prośby, wołając. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby niestrudzenie głosili ewangeliczną prawdę o godności i nierozerwalności małżeństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby wzrastali we wzajemnej miłości i podejmowali odpowiedzialne decyzje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za małżonków przeżywających kryzysy, aby odnowili więzy miłości i wiernie wypełniali podjęte zobowiązania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby wstawiennicza modlitwa Kościoła pomogła im osiągnąć szczęście wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni Słowem Bożym i ciałem Chrystusa wzrastali w pokorze i budowali Królestwo Boże na ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, którego hojność przewyższa wszelkie zasługi i pragnienia, wejdź na nasze potrzeby i modlitwy i okaż nam swoją dobroć i łaskę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym jest Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
ta za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wystarczy iskra, by rozpalić wielki ogień. Od jego żaru już wokoło wszystko płonie. I tak z miłością Bożą jest, gdy raz doświadczysz jej. Rozgłaszać chcesz każdemu ją, każdemu dać ją chcesz. I tak z miłością Bożą jest, gdy raz doświadczysz jej. Rozgłaszać chcesz każdemu ją, każdemu dać ją chcesz. Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa by udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech pomoże.